Dzień dobry. Serdecznie witam na kanale Rocznik 1961. No dzisiaj taki będzie znowu temat, dosyć taki intymny. No musiałem się wyprowadzić do altanki, bo w domu tego nie chciałem nagrywać. No tutaj też moi tutaj internauci, niektórzy widzowie pytali się, jak wyglądają te sprawy po 60. Czyli dzisiejszy taki będzie odcinek, ja go zatytułuję Seks po 60. No dosyć taki ciekawy temat, no oczywiście podjąłem się tego oczywiście wyzwania. No i najpierw przytoczę tutaj taki dowcip. Żona pyta męża: kochanie, gdzie jest Piotruś? Na podwórku. A czemu pytasz? To może się teraz troszkę zabawimy. Co? Mąż odpowiada: to jest myśl, włącz komputer. I tak to właśnie wygląda. Teraz powiem dogłębnie, ogólnie, jak to wygląda. Ładna pogoda dzisiaj jest. Nawet zaczęło słoneczko świecić. Tak jak u mnie, jak słoneczko świeci, no to już jest bardzo fajna sprawa. Te opady, które są, no to tak te kwiatki moje fajnie podlewają i no ładnie rosną, nie trzeba podlewać, także wilgotność jest odpowiednia. No i co jeszcze mogę więcej powiedzieć? No ogólnie zachmurzenie nieba jest takie umiarkowane. Jak na lipiec można powiedzieć, że standard, no taki bardziej deszczowy jest ten lipiec. No co roku u mnie ten taki lipiec standardowo jest deszczowy. W sierpniu dopiero się bardziej rozpogadza, więc można wtedy bardziej planować tutaj w górach jakieś takie fajne wypady. Jest lepsza pogoda, temperatura troszeczkę jest wyższa, bo tak nie za bardzo w lipcu te temperatury. Mniej więcej w dzień można i nawet po 9 stopni mieć te temperatury. Ja ostatnio właśnie miałem 9 stopni rano i nie wiedziałem, czy będzie śnieg padał. Także tak to właśnie wygląda. No i myślę, że no tak ogólnie, no co mogę więcej powiedzieć, jest dobrze, nawet bardzo dobrze. No mam nadzieję, że cały ten problem dokładnie wam omówiłem, naświetliłem tą sprawę, a oczywiście na końcu powiem, że kończywaść wstydu oszczędź. Kochani, człowiek się zawsze czuje na tyle, na ile ma sobie w środku tego czegoś. No, także sami wiecie, i to jest nieważny tutaj wiek, tylko to jest to coś w sobie i czy on będzie miał 30 czy 60, to nie ma żadnej różnicy. Dziękuję wam za dzisiejsze spędzenie ze mną tego czasu. Pitu, pitu, następny będzie, to ja sobie coś już wymyślę. Pamiętamy, że wszystko jest zawsze w porządku. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i cześć. Idę do domu. Cześć.